Hej, ja jestem Marek Kurasz, na co dzień pracuję jako grafik i web developer, a to jest odcinek z serii poradników z grafiki. Dziś chcę poruszyć temat wyboru baneru jako produktu od tej bardziej technicznej strony i po pierwsze powinniśmy zastanowić się, jaki w ogóle baner chcemy. Powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów, m.in. oczka, grzane krawędzie, materiał, no ale tu raczej poza grubością, która wpływa na wytrzymałość, nie ma nad czym się zastanawiać. Skupimy się raczej na rzeczach, które mogą wpływać bezpośrednio na przygotowanie projektu. Przygotowałem sobie już wcześniej cztery szablony. Są to szablony przedstawiające sposób przygotowywania właśnie projektów w poszczególnych konfiguracjach. Pierwsze, zwykły, najzwyklejszy baner bez oczek i bez grzanych krawędzi, czyli to jest ten pierwszy tutaj. Tak naprawdę wszystko, co tutaj projektujemy, możemy nie zważać na żadne marginesy i po prostu możemy to robić praktycznie do krawędzi. No wiadomo, że jeżeli zrobimy tekst do krawędzi, no to ktoś to tak czy inaczej musi dociąć, więc warto zrobić tutaj jakiś tam delikatny margines, ale nie musimy patrzeć na przykład już na oczka czy grzane krawędzie. Chociaż grzane krawędzie też tutaj nie mają zbyt dużego znaczenia. Kolejnym banerem jest baner oczkowany, ale bez grzanych krawędzi. I tutaj już się pojawiają nam oczka, na które musimy zwrócić uwagę podczas projektowania. Tak naprawdę każda drukarnia powinna posiadać właśnie na stronie, czy można poprzez maila poprosić o pełną specyfikację poszczególnych usług. I w przypadku banerów można też poprosić właśnie o jakiś szablon, jak przygotować taki projekt. W takim szablonie powinny być rozstawy oczek, powinna być podana też wielkość oczka, jakieś marginesy, jakie należy zachować i w zakresie których będą rozstawione te oczka. I zazwyczaj krawędź grzana to około 15 mm z każdej strony. Czasem ta wartość może się zwiększyć do 25 mm, ale zazwyczaj jest wybierana właśnie wartość 15-20 mm. No i oczka muszą być w tym zakresie zgrzewanych krawędzi, muszą się tam znaleźć. Czyli jeżeli zgrzewana krawędź będzie mieć, spotkajmy się pomiędzy tym 15 a 25 po środku, czyli 20 mm, oczko ma 10 mm, to jeśli przygotujemy sobie szablon, żeby widzieć przeszkody, czyli miejsce, gdzie nie warto umieszczać tekstu i ważniejszych elementów tła, to dajemy tak około 5 mm. Właśnie tutaj jest między oczkiem a tą krawędzią jest 5 mm właśnie od krawędzi. I w drugą stronę też warto te 5 mm dodać, ponieważ czasem to oczko może wejść gdzieś tam głębiej i tak dalej. No warto ten dystans tutaj jednak trzymać. Rozstawienie oczek to generalnie w tym przypadku, co ja tutaj pokazuję, to jest 50 cm. I to jest taki standardowy rozmiar. I inaczej, 50 cm zazwyczaj są dwie specyfikacje, dwie wartości do wyboru. Albo 50 cm, albo 25. I generalnie wszystko zależy też od tego, jak się dogadamy, bo może być właśnie ten standard. Ale może też być na przykład, nie wiem, 15 cm, może być 30 cm. No, wszystko jest generalnie do dogadania, bo nie ma tutaj jakiejś sztywnej reguły. Czasami drukarnie po prostu chcą jakieś dopłaty za więcej oczek, a czasami po prostu jest to w cenie. No i kolejnym banerem jest baner, który może mieć grzane krawędzie. No tutaj zaznaczyłem po prostu drugą ramkę, nie? Te 2 cm z każdej ze stron są tutaj i może być po prostu grzany baner bez oczek. Możemy zgrzać jedną krawędź, czyli na przykład górną, dolną, prawą, lewą. Możemy zgrzać dwie krawędzie, możemy zgrzać trzy. To jest generalnie też wszystko do ustalenia z podmiotem, który będzie wykonywał tą usługę. I ważne jest, jeżeli zdecydujemy się już na baner, który zawiśnie gdzieś na płocie, to warto pomyśleć o zgrzewanych krawędziach. Ponieważ baner bez zgrzanej krawędzi, który wisi gdzieś tam na płocie, coś właśnie takiego, no spójrzmy, w ogóle tutaj jest ten zgrzew tutaj dookoła, tutaj tego nie ma. I teraz pytanie, który baner będzie bardziej wytrzymały? Oczywiście tutaj będzie zagięte
do tyłu, tam do tej. To w ogóle nie będzie widoczna ta krawędź, ona będzie zagięta gdzieś tam do tyłu i wgrzana właśnie w ten materiał, nie? I teraz tak, który baner z tych dwóch będzie bardziej wytrzymały, jeśli chodzi o jakieś tam warunki atmosferyczne, typu właśnie silny wiatr, jakaś wichura czy coś. Wiadomo, że ze zgrzaną krawędzią. Plus właśnie z tymi oczkami, nie? No ale bez oczek raczej go nie zawiesimy. Dlatego warto pamiętać, że grzane krawędzie to jest pewnego rodzaju wzmocnienie, które podniesie bezpieczeństwo i wytrzymałość tego banera. No i tu na ekranie mam przygotowane banery, powiedzmy takie 2 na 1 metr, ale mogą osiągnąć oczywiście dużo większe rozmiary. Nietypowe rozmiary mogą być grzane wzdłuż. Jednak warto pamiętać, że to grzanie też nie jest takie na 100% pewne, jednak nie ma to jak baner jednoczęściowy. Podsumowując, jeśli potrzebujemy zwykły wydruk na materiale banerowym, na przykład na mapę, to możemy zrobić tę podstawową wersję. Jeśli chcemy mieć mocny baner z oczkami, bo będziemy go gdzieś wieszać, na przykład na płocie czy billboardzie, to baner oczkowany z grzanymi krawędziami. No i dziś krótko o tych aspektach technicznych, natomiast w kolejnym odcinku przygotujemy już baner właśnie w takiej full opcji. Przygotujemy projekt takiego baneru. I jeśli Ci się przydał ten materiał, zostaw taktycznego kciuka. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz, i będzie mi bardzo miło. Tymczasem dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.